A co z panowaniem Chrystusa? Być może słyszałeś już wyrażenie: deklaracje ewangeliczne zawsze poprzedzają obowiązki ewangeliczne. Aforyzm ten oddaje istotę tego, co próbujemy powiedzieć. Jego prawdę można dostrzec w samej strukturze i wzorze pism apostoła Pawła. W swoich listach najpierw przedstawia on naukę o łasce, która daje nam pozycję w Chrystusie, a następnie podaje napomnienia, które mają być zastosowane w naszym praktycznym chodzeniu tutaj. Zostało to opisane w ten sposób. W listach Pawła jest to zawsze taka organizacja, najpierw pionowy indykatyw, czyli kierowane z góry na dół ogłoszenie przebaczenia grzechów każdemu, kto uwierzy, a potem drugi poziomy imperatyw, kierowana od wierzącego do niewierzących miłość, wypływająca z wcześniej doznanej łaski. Widać to szczególnie w jego listach do Rzymian, Efezjan i Kolosan. Jeśli jednak dotyczy to nas, wierzących, to o ileż bardziej powinno tak być w głoszeniu Ewangelii grzesznikom. Co jednak znajdujemy konsekwentnie przedstawione w nauce o drodze zbawienia, czyli soteriologii opinii nauczycieli Lordship Salvation, czyli zbawienia na podstawie własnej pobożności? Czy w tej teorii jest to najpierw deklaracja łaski, a następnie obowiązki pracy dla zbawionych, czy też granica między tymi dwoma rzeczami jest rozmyta w prezentacji Ewangelii? Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, musimy zastanowić się nieco, cofnąć się nieco w czasie, do momentu, kiedy ta debata rozpoczęła się kilka dekad temu. Pierwotni zwolennicy doktryny Lordship Salvation, to jest zbawienia na podstawie własnej pobożności, byli jednoznaczni w swoich wypowiedziach, byli bardzo wyraźni w tym, co przedstawiali. Jednakże dzisiaj nie wydaje się, aby wśród wyznających Lordship Salvation, to jest zbawienie na podstawie własnej pobożności, panowała taka sama jednomyślność jak w tamtych czasach. W rzeczywistości wydaje się, że jest wiele zamieszania. Wśród codziennych, przeciętnych wierzących istnieją obecnie różne definicje tego, co właściwie stanowi Lordship Salvation. To znaczy zbawienie na podstawie własnej pobożności. I w tym tkwi niebezpieczeństwo, że istnieją skądinąd zupełnie zdrowi chrześcijanie, którzy uważają, że nauka Lordship Salvation, to jest zbawienie na podstawie własnej pobożności, była dobrym rozwiązaniem, podczas gdy nie mówią nawet tego samego, co jej twórcy. To właśnie miałem na myśli, kiedy mówiłem o mgle. Zjawisko to może wynikać z nieodłącznych niekonsekwencji w samej doktrynie, gdy jest ona poddawana próbie samego Pisma Świętego lub gdy jest stosowana w praktyce w realnych, codziennych doświadczeniach. Nawet jeśli na początku nie było żadnych niejasności, nie oznacza to, że nauka była spójna. Jeśli doktryna jest sprzeczna z objawionymi, otrzymanymi i dobrze znanymi doktrynami łaski, to pojawiają się problemy, jak mówi stare powiedzenie. Gdzie jest mgła za kazalnicą, tam jest mgła w ławce. Boże przesłanie jest zawsze jasne, spójne i wykazuje jedność w swoich różnych częściach. Widzieliśmy, że wśród jej najwcześniejszych i najbardziej gorliwych wyznawców, wyrazicieli, było niebiblijne mieszanie doktryn o usprawiedliwieniu i uświęceniu. Podobnie istniała dziwna i myląca mieszanka pomiędzy powołaniem do bycia uczniem, a zbawieniem z łaski. Niektórzy mogą protestować, że jest to niesprawiedliwa charakterystyka, ale wtedy to ich zadaniem jest wyjaśnienie doktryny, aby mogła być zrozumiała dla reszty z nas. Wielu wierzących nie miałoby trudności z odrzuceniem powyższych błędów Lordship Salvation, to jest zbawienia
na podstawie własnej pobożności. Błędy te są praktyczną pochodną głównego akcentu kładzionego przez Lordship Salvation. To jest przez zbawienie na podstawie własnej pobożności, którym jest wymóg, aby najpierw poddać się panowaniu Chrystusa, aby potem zostać zbawionym. Może to być w dużej mierze spowodowane faktem, że debata opuściła salę akademicką i rozlała się wśród chrześcijan dzięki, no, między innymi książkom. I mylenie usprawiedliwienia i uświęcenia oraz bliźniak, mylenie uczniostwa ze zbawieniem. Nie twierdzę, że nauczyciele propagujący Lordship Salvation, to jest zbawienie na podstawie własnej sprawiedliwości, pobożności, świadomie przedstawiali takie błędy. Jestem pewien, że zaprotestowaliby przeciwko temu twierdzeniu, ale wielu zdolnych nauczycieli biblijnych z różnych, a nawet przeciwstawnych środowisk teologicznych zauważyło tę tendencję w doktrynie. Byli jednak jednoznaczni w ich twierdzeniu o poddaniu się autorytetowi Chrystusa, aby zostać zbawionym, i gwałtowni w ich atakach na to, co uważali za łatwiejszą wiarę lub tańszą łaskę. Z drugiej strony, co zadziwiające, wśród wielu szczerych wierzących utrzymuje się dziś przekonanie, że Lordship Salvation, to jest zbawienie na podstawie własnej pobożności, jest niczym innym jak ideą, że uczynki powinny być dowodem zbawienia. Istnieją różne stopnie, w których zwolennicy Lordship Salvation, czyli zbawienia na podstawie własnej pobożności, stosują się do którejś z wcześniej wspomnianych definicji. Przy czym niektórzy kładą nacisk na jeden z aspektów bardziej niż na inny. Jeśli mój opis tego, co stanowi Lordship Salvation, to jest zbawienie na podstawie własnej pobożności, który zaczerpnąłem od jego własnych zwolenników, jest w rzeczywistości błędnym przedstawieniem sprawy, to służy to jedynie udowodnieniu mojej tezy o zamieszaniu wokół tego zagadnienia. Wezwanie Pana. Wyznania, że Jezus jest Panem, są nieodłączną częścią zbawienia. Wyznanie, że Jezus jest Panem, jest nierozerwalną częścią zbawienia. Nie sądzę, aby jakikolwiek chrześcijanin, bez względu na jego doktrynalne uprzedzenia, mógł to kwestionować. Jest napisane, bo jeśli ustami swoimi wyznasz Jezusa Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Rzymian 10:9. Oczywiście chodzi tutaj o to, że Jezus jest Jahwe, bo kontekst pokazuje, że jeśli swoimi ustami wyznasz, że Jezus jest Jahwe i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Rzymian 10:9. Ale też oczywiste jest, że Jahwe jest Panem, czyli Jezus, będąc Jahwe, jest również Panem. Co to znaczy wyznać Jezusa jako Jahwe? Co to znaczy wyznać Jezusa jako Pana? Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, nie musimy szukać dalej niż w wersetach 12-13 tego samego rozdziału w liście do Rzymian, bo Pismo mówi, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony, gdyż nie ma różnicy między Żydem i Grekiem, bo jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Czyli, bo Pismo mówi, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony, gdyż nie ma różnicy między Żydem i Grekiem, bo jeden jest Jahwe wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. To cytat ze Starego Testamentu, gdzie pada w miejscu, gdzie mamy słowo Pan, pada tetragram, Jahwe. Kontekst tego fragmentu pomaga nam w zrozumieniu jego znaczenia. W czasie, gdy Izrael był nieposłuszny, starał się ustanowić swoją własną sprawiedliwość, jak mówi nam to list do Rzymian 10:3, Bóg zwracał się w łasce do pogan.
Jest to apel do ich serc i w ukazaniu się Boga, w ukazaniu się Boga w łasce, w ukazaniu im też Bożej łaski, jak również odniesienie do prostoty zbawienia przez wiarę. Jest on bogaty dla wszystkich, którzy wzywają Jahwe, którzy wzywają Pana, bez względu na osobę, czy to Żyd, czy poganin. Wzywać Jahwe, wzywać Pana, to uznać swoją potrzebę zbawienia i grzeszność przed świętym Bogiem. I wiara, że Jezus umarł i zmartwychwstał, aby zaspokoić sprawiedliwe wymagania Boga i w ten sposób zaspokoić naszą potrzebę. Fragment listu do Rzymian 10 rozdziału, który mamy przed oczami, uczy dokładnie odwrotnie do tego, co podkreślają nauczyciele Lordship Salvation. To jest zbawienia na podstawie własnej pobożności. Paweł apostoł mówi, że aby zostać zbawionym, nie musimy wstąpić do nieba, ani wstąpić do otchłani, ale że słowo wiary jest w naszych ustach i w naszym sercu. Innymi słowy, jest to po prostu kwestia wyznania Jezusa jako Jahwe i uwierzenia. Wyznania Jezusa jako Pana i uwierzenia, że Bóg zbudził go z martwych. Nie jest to w ogóle kwestia uczynków, czyli wstępowania lub zstępowania. Chodzi o to, że zbawienie jest blisko, jest dostępne, jest łatwo je uzyskać. Frank Benholt Hall w swój zwiędły sposób uchwycił sens tego, co Paweł deklaruje w liście do Rzymian 10:6-10. W przeciwieństwie do prawa, sprawiedliwość wiary nie wymaga uczynków. Nie żąda, abyśmy wstąpili do nieba, aby sprowadzić Chrystusa na dół, gdyż na dół On przyszedł. Nie wymaga też, abyśmy zstępowali, jak gdybyśmy chcieli Go wskrzesić z martwych, gdyż z martwych On powstał. Pisząc te słowa, apostoł najwyraźniej miał na myśli słowa Mojżesza zapisane w Księdze Drugiego Prawa, rozdziały 30, od 11 do 14 wersetu. Możemy przeczytać ten fragment w 5 Mojżeszowej, 30:11-14 i zobaczyć. Zauważ, że werset 8 naszego rozdziału, jeśli chodzi o jego formę, jest sugerowany przez werset 14. Słowo Ewangelii jest wysyłane przez Boga do nas, przyjęte przez nas w wierze, staje się dla nas słowem wiary, wchodząc do naszych serc i wychodząc z naszych ust. Dziwny pogląd, że list do Rzymian 10:9 dotyczy prześladowania pierwszych chrześcijan, jest co najmniej niedokładną egzegezą tego fragmentu. Myśl niektórych nauczycieli Lordship Salvation, to jest zbawienia na podstawie własnej pobożności, jest taka, że chrześcijanie musieli albo wyznać ustami Jezusa jako Pana, albo Cezara jako Pana. Implikacja jest oczywiście taka, że wyznawanie Jezusa jako Pana w tych próbnych i trudnych okolicznościach nie było aktem łatwiejszej wiary, a więc legitymizuje pozycję Lordship, Salvation. To jest zbawienia na podstawie własnej pobożności. Rzymskie prześladowania były znacznie późniejsze od czasu, gdy Paweł pisał do chrześcijan w Rzymie. Paweł napisał do nich z Koryntu podczas jego trzeciej podróży misyjnej w roku 57. Wszystkie prześladowania chrześcijan do tego momentu pochodziły od Żydów, a nie od Rzymian, lub od pogan, których Żydzi podburzali w lokalnych prześladowaniach. W rzeczywistości rzymscy żołnierze interweniowali, aby ratować chrześcijan przed Żydami, aby utrzymać pokój, jak w przypadku Pawła przy kilku okazjach. Chrześcijanie cierpieli prześladowania pod Neronem,
Krótko, w połowie lub pod koniec lat 60. to on dokonał egzekucji Pawła w czerwcu 67 roku, a później Piotra. Nawet to nie miało nic wspólnego z kultem cesarza, który tak naprawdę rozpoczął się za Domicjana, czyli w latach 81-96. Domicjan doprowadził sprawę boskości cesarskiej na szczyt i utrzymywała się ona przez następne 200 lat pod rządami różnych cezarów. I chodzi mi jednak o to, aby pokazać, że list do Rzymian 10 nie może mieć zastosowania, ponieważ jest zbyt wczesny, a nauczyciele Lordship Salvation, to jest zbawienia na podstawie własnej pobożności, powinni być bardziej ostrożni w obchodzeniu się ze Słowem Bożym. W Starym Testamencie Bóg przyniósł przykazanie bardzo blisko Izraela. On przyniósł swoje Słowo jeszcze bliżej do nas w Chrystusie. Teraz nie jest to Słowo o tym, co powinniśmy robić, ale o tym, co uczynił Chrystus i o tym, że On sam, co On sam uczynił w podniesieniu Chrystusa z martwych. Z naszej strony Słowo to wymaga jedynie, abyśmy wierzyli sercem, że Bóg wzbudził Go z martwych i że ustami naszymi wyznajemy Go jako Jahwe, jako Pana. To samo w uderzający sposób widzimy w przypadku chrześcijan z Koryntu. Paweł zwraca się do nich jako do tych, którzy byli poświęconymi w Chrystusie Jezusie, powołanymi świętymi ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak mówi nam pierwszy list do Koryntian 1:2. Kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że wielu świętych w Koryncie było cielesnych. Cielesnych. Z pychą. Z konfliktami. Nieznajomością Boga, schizmami, fałszywymi naukami, a nawet niemoralnością w ich gronie, to powinno nas to przekonać, że nawet kiedy Chrystus jest wyznawany jako Jahwe, jako Pan, wzywany jako Jahwe, wzywany jako Pan, to nie oznacza, że ten fakt jest uznawany w całości, w praktyce. Wyznać Jezusa jako Jahwe, wyznać Jezusa jako Pana nie oznacza, że w sposób naturalny, konieczny, rozumiemy lub nawet jesteśmy posłuszni temu wszystkiemu, co Jego panowanie wywołuje i implikuje. Wzywanie Jahwe, wzywanie Pana Jezusa to jedno, ale musimy się praktycznie nauczyć, być może przez wiele lat, jakie jest prawdziwe znaczenie tego aktu. Wielu z nas zna w głębszy sposób po latach bycia w Szkole Bożej znaczenie panowania Chrystusa bardziej, głębiej niż wtedy, gdy po raz pierwszy wyznaliśmy Go jako Pana. Tak, Jezus jest Jahwe, Jezus jest Panem, a proces praktycznego uświęcenia stopniowo i pewnie prowadzi i doprowadzi każdego prawdziwego wierzącego, który według Ducha Świętego postępuje, do głębszego uznania i aktywnego posłuszeństwa temu faktowi. Czy wzrost w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, jak mówi nam drugi list Piotra 3:18, przychodzi przez Słowo i Ducha, czy też z powodu nieposłuszeństwa przez dyscyplinę Ojca? Na pewno przyjdzie. To nie dotyczy tylko panowania Chrystusa, ale także innych cech Jego chwalebnej osoby. Pierwsi uczniowie opisani na kartach Nowego Testamentu znali Jezusa jako Mesjasza i być może jako proroka, który miał przyjść, jednak w miarę upływu czasu dzięki doświadczeniom z Nim i objawieniu udzielonemu im przez Ojca. Coraz bardziej rozumieli Jego boskość jako Syna Bożego. John Nelson Darby pisał o tym jako o zasadzie, która powinna nas jako chrześcijan najgłębiej interesować. I słowa Johna Nelsona Darby'ego byłyby takie. Przyjmując Jezusa, otrzymujemy wszystko, czym On jest. Niezależnie od tego, że w chwili, gdy Go przyjmujemy, możemy dostrzec w Nim tylko tę najmniejszą część Jego chwały. Podsumowując to,
co mieliśmy pod tym nagłówkiem, pod tym tematem, widzieliśmy, że wyznawać lub nazywać Jezusa Jahwe, Jezusa Panem, to po prostu wierzyć, że On jest Panem, On jest Jahwe, boskim, odwiecznym Synem Bożym, samym Jahwe, że umarł za nasze grzechy i że Bóg zbudził Go spośród umarłych. Ten, kto w ten sposób ma wiarę w to i wyznaje, to jest zbawiony. Lordship Salvation, to jest zbawienie na podstawie własnej pobożności, mówi, że nie, to nie wystarczy. Powiedzą, że wierzyć i wyznawać w sensie, w jakim to tutaj przedstawiam, to tylko umysłowa zgoda na pewne fakty i nie wystarczy, aby nas zbawić. Potrzebne są jeszcze, ich zdaniem, jakieś niedookreślone akty posłuszeństwa z naszej strony. Podobnie jak chrześcijanie w Rzymie, wierzący w Koryncie, otrzymali przez wiarę przesłanie, które Paweł im głosił, dotyczące śmierci i zmartwychwstania Chrystusa i byli zbawieni przez samą wiarę. Też możemy wziąć pod uwagę Mateusza 16, rozdział 16, werset. A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I odpowiadając, Jezus rzekł mu, Błogosławiony jesteś, Szymonie, Synu Jony, bo nie ciało i krew objawiły Ci to, ale Ojciec mój, który jest w niebie. A także Ewangelia Mateusza 16:16 z tego zakresu. A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. A Rzymian 10, od 9 do 10, bo jeśli ustami swoimi wyznasz Jezusa Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg zbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Albowiem sercem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Apostoł Paweł mówi, że uwierzyli oni w przesłanie, które im głosił, że Chrystus umarł, został pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał zgodnie z Pismem. Również apostoł Jan napisał w swoim liście, że wiara w to, że Jezus jest Synem Bożym, jest wiarą, która zwycięża świat. W przeciwieństwie do tego, oto własna definicja Ewangelii Johna MacArthura. Ewangelia, którą głosił Jezus, była wezwaniem do uczniostwa, wezwaniem do pójścia za Nim w posłuszeństwie, a nie tylko apelem o podjęcie decyzji czy odmówienie modlitwy. Mówiąc wprost, ewangeliczne wezwanie do wiary zakłada, że grzesznicy muszą żałować za swój grzech i poddać się władzy Chrystusa. To w skrócie jest tym, co powszechnie określa się mianem zbawienia przez Pana. Wszystko w tym stwierdzeniu jest prawdziwe, wzięte jako indywidualne wyrażenie prawdy. Wszyscy wierzymy w potrzebę uczniostwa, posłuszeństwa i poddania się autorytetowi Chrystusa. Ale problem z tym polega na tym, że idea uległości i posłuszeństwa w Lordship Salvation, to jest zbawieniu na podstawie własnej pobożności, łączy się lub miesza z samą Ewangelią. Innymi słowy, nie jest to zbawienie tylko przez wiarę, sola fide, ale jest to zbawienie zasadniczo przez wiarę i uczynki. Niektórym może się wydawać, że dzielę włos na czworo, analizując w ten sposób wypowiedź MacArthura. Ale należy to rozpatrywać w szerszym kontekście tej debaty. Posłuszeństwo i uległość są oczywiście nakazane nam jako chrześcijanom, ale to nie jest Ewangelia. Jesteśmy zbawieni dla posłuszeństwa, a nie przez posłuszeństwo. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, wersety od 1 do 4, to właśnie wiara w te historyczne fakty o Chrystusie i Jego dziele przynosi zbawienie. Także proszę przeczytaj 1 Koryntian 15 rozdział.
A jeśli weźmiemy informację zawartą w Słowie Bożym zapisanym w 1 Jana 5:5, jeśli poświęcisz czas również na porównanie fragmentów z Rzymian 10:9, pierwszego listu do Koryntian 15:1-4 i pierwszego listu Jana 5:5, to zobaczysz, że wiara w fakty Ewangelii przynosi zbawienie. Nauczyciele Lordship Salvation z kolei. To jest zbawienia na podstawie własnej pobożności. Twierdzą, że taka wiara jest jedynie mentalnym przyzwoleniem. Porównaj to z Dziejami Apostolskimi 16:31. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Także warto zwrócić uwagę na to, co Słowo Boże mówi w 1 Piotra 1:2. Wybranych ku posłuszeństwu. Większość współczesnych tłumaczeń podaje za posłuszeństwo, ale dosłowne tłumaczenie jest jeszcze bardziej jednoznaczne w swoim tłumaczeniu z do, a nie przez posłuszeństwo. Posłuszeństwo następuje po zbawieniu, po tym, gdy zbawiony jest już raz na zawsze bezpieczny i nieutracalnie zbawiony. Znany cytat Watchmana Nee ma tutaj zastosowanie. Chrześcijaństwo nie zaczyna się od wielkiego rób, ale od wielkiego zrobione. Mam nadzieję, że zniesiesz, jeśli podzielę się tu osobistym doświadczeniem mojego przyjaciela i zdaję sobie sprawę, że doświadczenie ze względu na swoją subiektywną naturę nie zawsze jest godnym zaufania przewodnikiem w sprawach doktrynalnych. Wszystkie rzeczy muszą być sprawdzone i zmierzone przez spisane Słowo Boże. Mój przyjaciel został zbawiony w wieku 21 lat podczas ery przebudzenia tzw. Jesus People. Na zachodnim wybrzeżu Kanady w 1973 roku. Był on wtedy typowym hipisem tamtej epoki, głęboko zaangażowanym w narkotyki, wschodnie religie i zafascynowanym okultyzmem. Krótko mówiąc, był bardzo zniewolony mocą szatana. Został zbawiony zupełnie bez pomocy człowieka poprzez czytanie literatury ewangelicznej, gdy był naćpany. Ewangelia, którą wtedy czytał, nie była wezwaniem do posłuszeństwa, ale głosem miłości i łaski Chrystusa do tonącego w grzechach i plugastwach grzesznika. Wiedział, że Chrystus go kocha. Wiedział, że Chrystus go kocha. I oddał się za Niego i natychmiast doświadczył Jego oczyszczającej i uwalniającej mocy. W ciągu następnych dni nastąpiły niezwykłe zmiany, w tym Jego uwolnienie od narkotyków. Został wtedy ochrzczony i nigdy nie oglądał się za siebie. Wszystkie religie, które wyznawał wcześniej, do tamtej pory oferowały ścieżkę lub system samodoskonalenia. Absolutnie inaczej było z Ewangelią z Biblii. Pan Jezus nie mówił mu o poprawie, był tak różny od innych. Jego powołanie nie miało nic wspólnego z tym, co możesz dla Niego zrobić, ale z tym, co On zrobił dla Niego. Pełną historię tego nawrócenia mam nadzieję, że kiedyś opublikuję tutaj na kanale, bo jest ono poruszające. Przytoczenie przeze mnie cytatu Watchmana nie oznacza, że zgadzam się z tym, czego nauczał przez cały okres jego służby. Używam tego jednego cytatu tutaj ze względu na nieodłączną prawdę zawartą w cytacie. Być może z historii nawrócenia tego mojego przyjaciela widzicie powód, dla którego jestem tak zazdrosny o tę cenną prawdę łaski Bożej w Chrystusie. Obawiam się, że jakiś biedny grzesznik usłyszy inny rodzaj Ewangelii niż ten, który on usłyszał 27 lipca 1973 roku. O
Obawiam się, że grzesznik będący w niewoli mocy szatana i niezdolny do zrobienia czegokolwiek dla siebie, ani tym bardziej dla Boga, zostanie poinformowany, że musi zrobić to i tamto, że musi być uległy i oczyścić swoje życie, a wtedy Jezus może go przyjąć. To nie jest Ewangelia, która zbawiła mojego przyjaciela, ani to nie jest Ewangelia, która mnie zbawiła. Jestem przekonany, że nie jest to Ewangelia, która zbawiła lub zbawi kogokolwiek. To, o co się spieram, to stara Ewangelia łaski. Ta sama Ewangelia, która ocaliła i zbawiła faryzeusza, gdy był w drodze do Damaszku, aby aresztować, prześladować i zabijać chrześcijan. Pan Jezus powiedział Saulowi, co musi dla niego zrobić i co musi za niego wycierpieć, dopiero po tym, jak mu się objawił. A nie wcześniej. Bądźcie czujni, czeka nas więcej na temat Lordship Salvation, czyli zbawienia na podstawie własnej pobożności. Następnym razem chciałbym przyjrzeć się bardzo poważnemu zarzutowi stawianemu tym, którzy odrzucają nową, wymyślną Ewangelię Lordship Salvation. To jest Ewangelię o zbawieniu na podstawie własnej pobożności. Mówi się, że promujemy ideę, że ludzie mogą przyjąć Chrystusa jako Zbawiciela, ale nie jako Pana, jak zwykle wokół tego tematu jest wiele błędnych sformułowań. Możesz powiedzieć, że odpowiedź na to pytanie naprawdę decyduje o sprawie i odpowiedź może cię zaskoczyć. Albo znowu, może nie. Mówiąc tak, jak tu mówię, wcale nie sugeruję, że ludzie, którzy usłyszeli Ewangelię od któregoś z kaznodziejów Lordship Salvation, to jest o zbawienia na podstawie własnej pobożności, nie są prawdziwie zbawieni. Bóg jest suwerenny, jeśli przedstawiają oni ewangeliczne fakty o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, to ludzie może mogą zostać zbawieni mimo całego bagażu nieprawd dołączonych do prawdy. To właśnie ta prawdziwa Ewangelia łaski Bożej w połączeniu z faktami zastępczej śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa jest własnością Ducha Świętego i pieczętuje osobę, która w nią uwierzy. Możesz to zauważyć w liście do Efezjan 1 rozdział 13. Wszyscy jesteśmy podatni na słabość i błędy w naszych metodach i prezentacji Ewangelii. Na szczęście to nie my zbawiamy grzesznika, ale cudowna Boża łaska.